pierwsze tego typu targi przedsiębiorczości, pracy i edukacji w Cieszynie. W organizację tego wydarzenia włączyło się wiele podmiotów. Miasto Cieszyn, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu, Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie oraz Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Chówców Pracy. Pierwsze takie targi w regionie cieszyńskim. Bardzo się cieszymy, bo to nie jest tylko partnerstwo z Urzędem Miasta, ale też z Urzędem Pracy, z wieloma innymi organizacjami, którym zależy na tym, żeby rynek pracy był aktywny, dynamiczny, ale też żeby kandydaci, którzy trafiają do pracodawców, byli najlepsi. Swoje oferty prezentowało blisko 70 wystawców. Oprócz znanych w powiecie dużych pracodawców pojawiły się również organizacje rynku pracy, biura pośrednictwa pracy. Nie zabrakło także ofert, praktyk i staży. A jak to wyglądało od rana, jeżeli chodzi o frekwencję? Jest to zainteresowanie? Kto zwłaszcza odwiedził Was? Oczywiście największe zainteresowanie jest wśród osób najmłodszych, te, które będą wchodziły na rynek pracy, czyli dużo uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów. To są też osoby, które myślą w też takiej krótszej perspektywie, szukają staży i praktyk na okres wakacyjny, ale też już myślą o zatrudnieniu. Oczywiście osoby bezrobotne z regionu cieszyńskiego, które poszukują pracy i szukają oferty dla siebie. Zapytaliśmy niektórych wystawców, jakie stanowiska pracy oferują. To są stanowiska pracy od tych najprostszych, które może wykonywać młodzież również w czasie weekendów w ciągu roku szkolnego, ale są też oferty pracy stałej. Jeśli się rozejrzymy po rynku pracy, po tym, co aktualnie się dzieje, no to przede wszystkim zaczynamy tutaj od ofert pracy na produkcji, bo takie są najczęściej potrzeby, sprzedaż, promocje, hostessy. W tej chwili też prowadzimy nabór na wyjazd wakacyjny do Rowów, taka stara tradycja ochapowska. Dzisiaj przede wszystkim chcielibyśmy, między innymi dzięki naszym gadżetom, bo tym głównie jest młodzież obecnie zainteresowana, i to przyciąga, zaproponować ewentualnie pracę w naszej firmie. Potrzebujemy teraz młodzieży przede wszystkim na stanowiskach sprzedawców, kierowców, ewentualnie magazynierów, więc praca jest potrzebna, firma się rozwija. Potrzebują tych pracowników coraz więcej. Szpital Śląski też boryka się z problemem niestety niedoboru kadry, głównie lekarskiej, pielęgniarskiej, sanitariuszy. Poszukujemy ratowników medycznych, opiekunów medycznych, ale również pracowników takich prac prostych jak sprzątaczka salowa oraz chociażby elektryk, konserwator, pracownik administracyjno-gospodarczy, bo takowych też brakuje. Targi odwiedziło sporo osób, zwłaszcza młodzież. Miałyśmy chyba największe zainteresowanie z wszystkich tutaj, bo zbierały się tu takie grupki, że nawet jak przyszła jedna osoba, to zaraz całą swoją klasę przywiozła, bo prawda, były tutaj szkoły. Takie wydarzenia są potrzebne, zgodnie powtarzali odwiedzający, ale również wystawcy. Dużo jest osób na przykład po szkole, które po prostu nie wiedzą, co ze sobą zrobić na przykład. I myślę, że takie targi są właśnie tak jakby no, wyciągnięciem ręki, że tak powiem, do takich osób, które no, mają problemy z jakimś znalezieniem pracy, czy nie wiedzą po prostu, co ze sobą zrobić, bo nie mają planów jakichś na przyszłość większych. Osoby mogą sobie zobaczyć, jakie firmy prezentują się na rynku, ale też jeśli ktoś faktycznie idzie z zamiarem, żeby czegoś poszukać, no to jak najbardziej może sobie tutaj już uzyskać jakieś informacje, dowiedzieć się czegoś dodatkowego, czy my, tak jak tutaj układałyśmy od razu już termin, kiedy możemy się spotkać na taką rozmowę, żeby dowiedzieć się szczegółów. Targi, które odbyły się w Cieszynie, to nie tylko wystawcy, ale również szereg wydarzeń towarzyszących. Organizatorzy będą dążyć do tego, aby targi pracy na stałe wpisały się do kalendarza wydarzeń odbywających się na terenie powiatu cieszyńskiego. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.